To fenomen to jest takie słowo, myślę, które i dotyczyło mediów cyfrowych w pewnym momencie, rok 2000 czy 2002, czyli ten okres internet bubble, jak i jakby w pewnym momencie e-commerce'u, więc to jest tak, że poszczególne sektory przechodzą przez okres takiej transformacji czy dysrupcji cyfrowej. To się przetoczyło w dużym stopniu przez media, przetacza się przez handel, czyli to się nazywa e-commerce, jeżeli chodzi o ten handel w internecie. I być może dotknie w istotnym stopniu sektor usług finansowych, głównie w rozumieniu tych modeli, które są realizowane przez banki czy firmy ubezpieczeniowe. Jak głęboki będzie ten proces transformacji i dysrupcji cyfrowej, czas pokaże. No, jakby na pewno on był głęboki w mediach i wygląda na to, że może być głęboki w handlu, więc ten wymiar w branży finansowej może być duży, ale to jest dzisiaj bardzo wczesny jeszcze moment i ja myślę, że nie nazywałbym tego taką rewolucją, tak jeszcze. To czy musimy poczekać dłużej, żeby zobaczyć, jak faktycznie, jak głęboko nastąpi ta digitalizacja sektora. W Polsce na pewno w większym stopniu mamy do czynienia z budową modeli płatnościowych, czyli mamy na rynku płatnościowym mamy trzech graczy. PayU, DotPay, Przelewy24, to są firmy, które zajmują się płatnościami w e-commerce. Mamy dużego gracza w obszarze przelewów, w obszarze wymiany walut, czyli Cinkciarz, tak? To jest firma, która jakby, no myślę, że jest takim klasycznym przykładem takiego fintechu, tak? Czyli weszła w sektor, gdzie były wysokie marże, mała konkurencja i jakby rzeczywiście przyniosła dużą część tego biznesu wymiany walut z banków do internetu. To są takie dwa główne przykłady. Mamy ileś podmiotów, które oferują kredyty przez internet, to są z reguły części międzynarodowych grup, to są mniej rodzime podmioty, czyli i Wonga, i For Finance, czyli Vivus w Polsce i kilka innych podmiotów. Też ten rynek został też jakby zdigitalizowany w Europie i w innych częściach świata. Także to są takie chyba trzy główne obszary, gdzie my widzimy gro tych podmiotów fintechowych, które można zakwitować do fintechu, jeżeli chodzi o rynek polski. No, największym przykładem zagranicznego fintechu jest PayPal, tak, czyli płatności, czy kiedyś część eBaya, dzisiaj samodzielnie notowana na giełdzie. Lending Club amerykański, czyli platformy kredytowe, Funding Cycle w Europie, czyli też platformy kredytowe w Europie, przelewy Azimo, TransferWise, iZettle, mobilne terminale, spółka też, która jest w naszym portfelu. Square amerykański, czyli amerykański odpowiednik właśnie połączenia Big Data i mobilnych terminali płatnościowych. Także no, tego już jest bardzo dużo jest modeli, tylko że one na tle wielkości sektora bankowego stanowią jakiś procent czy promil, jeżeli chodzi o rynek, market share i wartość rynkową. Tak?